Jeżeli oglądasz film na ekranie monitora, to aby obracać obrazem, uchwyć i poruszaj myszką. Fryzjer. Jesteśmy w typowym salonie fryzjerskim. Bliżej wejścia znajduje się poczekalnia. Z tego pomieszczenia można wejść do toalety lub biura. W sali głównej znajdują się stanowiska fryzjerskie. Typowe stanowisko fryzjerskie składa się z konsoli z blatem i uchwytami na podręczny sprzęt fryzjerski, taki jak suszarki, golarki i prostownice, fotela dla klienta i pomocnika fryzjerskiego z szufladami. Fryzjerzy na tych stanowiskach przyjmują klientów, strzygą włosy na sucho i mokro, modelują fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarek ręcznych. Na innym stanowisku fryzjerskim może odbywać się golenie zarostu twarzy, strzyżenie brody i wąsów oraz włosów głowy. Można też tu modelować fryzury męskie. Na innych stanowiskach fryzjerskich można wykonywać zabiegi zmiany kolorów włosów z zachowaniem kolejności technologicznej oraz zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Tu można wykonać trwałe ondulacje różnymi technikami. Infrazon przyspiesza wchłanianie się preparatów i ułatwia zabiegi koloryzujące. Przechodzimy do stanowiska do mycia włosów. Wykonuje się tu czynności mycia włosów i skóry głowy różnymi metodami i technikami. Fryzjerzy wykonują tu zabiegi pielęgnacyjne włosów, stosując różnego rodzaju preparaty. Stosują też techniki masażu skóry głowy. Z tego pomieszczenia przechodzi się do pomieszczenia zaplecza pracowniczego i wejścia do pomieszczenia gospodarczego, gdzie odbywa się sterylizacja i dezynfekcja narzędzi oraz urządzeń fryzjerskich.